Między innymi tacy są chibi ludzie. Wielkiego obozu dla dziewczyn i informatyczek. Wokół nowych programów mentoringowych, wokół programów stażowych dla kobiet, wokół takich spotkań technologicznych w firmach, wokół pewnych wydarzeń, które się będą działy na uczelniach. Mamy naprawdę bardzo duże, fajne plany i wiemy, że to trzeba robić razem. O, on tu zobaczył kurczaczka, tego chłopczyka, jaki był zazdrosny. Ja mówię, ale ty głupi jesteś. Ty jesteś już stary facet i to jeszcze durny na dodatek. Tak, ale te dziewczyny, które biorą udział w tych programach, stary facet jesteś i to jeszcze durny. Żebyś był mądry, to byłoby wszystko okej, a że ty jesteś durny, to... Wspomniałam niedawno jeden z naszych stypendystek, że jest problem z prądem w Tadżykistanie. Twoja sprawa, twoja wina. Przepływ dostawię. I co? Ona zrobiła. Tak, zdarza się. Ona to jest nagminne. No więc co ona zrobiła? Zrobiła oczywiście projekt Tadżykistan, który już się zaczęła rozkręcać łącznie ze współpracą z ONZ-em. I jedzie tam w przyszłym roku, po prostu kłaść panele słoneczne na wyspach w Tadżykistanie. Zdrawiania się Maraszek. Także trzeba być bardzo ostrożnym, jak coś przynajmniej gdzie przynosi. A ty tu się zamknij na ten dolny zamek i na wyżej, jak ona będzie waliła, to ty otworzysz. Bo ona ma na górny, ona nie wejdzie tu. Oczywiste, no nie mają prądu, to... Jak ona będzie stukała, to ty jej otworzysz. No, bo ona nie wejdzie, nie ma na dolny ten. Zamknij się na dolny, zamknij się na górny. To już tak, to już szybko będzie okej. Ona już wystraszy się, bo pomyśli, że mnie nie ma, a że na dwa zamki zamknie. Startupy technologiczne i naukowe, to wszystko będzie działało. A tutaj przed policją chciała zagrać, że ona ma klucze do domu i że nie może wejść. I z tą Jadwigą Grabowską. Ja mówię, weź tą babę, ja ją lubię, ale my jesteśmy pokłóceni. Teraz weź ją wywal i z nią mi tu nie przyłaź. A ona się pcha z nią. No to więc ja wywaliłam ją przez drzwi. Wypchnęłam ją, ona wezwała tu karetkę pogotowia, wezwała policję, policja była, a ja nie puściłam. I ona i policja mówi, proszę pani, my nic nie możemy pani pomóc, czy pani ma gdzie mieszkać teraz? Brzmi fantastycznie, przespać się ten oczarek, no gdzieś tam do tej Krysi chyba pójdzie. Łączy go pani z biznesem, łączy go pani z nauką, czy... No i tak było. I następnego dnia nie mogła dać za przegraną. No policja nie ma prawa tu się włamywać, jak wiesz. Ale ona jeszcze na tyle była bezczelna, że miała dwa klucze i tu otwiera. Policjant otwiera, a ja wszystko słyszę. Policjant otwiera, nie. A ja zostawiam stolniczką. Ten drzwi stolniczką. I ona następnego dnia dzielnicowego. Ja mówię, no sam pan widzi, że Janek Witek wziął na nią kredyt. Nienawidził. My robimy łaskę babie, że ją puszczamy. Dała mi łóżko, a ona jeszcze tutaj policję wzywa, bo dzielnicowego to ja puszczę takich ludzi. I jeszcze po 10 w nocy to się policji nie wpuszcza. Policja na tyle była inteligentna, że się wycofała. Po 10 w nocy i sobie baba idzie do noclegowni, skoro tam mieszkała pół roku raz. Ty myślałeś, że w noclegowni można? Raz na jakiś czas. I tam ta Jadwiga Grabowska była w noclegowni, ta Lidia Lipska była w noclegowni, co ją tu Janek nie puszczał. No to też tylko ją potem z tej noclegowni Lipską wywalili, że jakaś durna baba, co ma mieszkanie pod lasem, przyjechała do Warszawy mieszkać do noclegowni. Razem z pustkami, razem ze pszami i całym światem, który nie może zaginąć. Mam wokaler. Dla mnie wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chryte i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler. Niezawodny na chryte. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest herbaczek. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego terapia... Nie, ona może też tak grać, wiesz co ona zrobi? Na swój kaszel. Ja jej radzę, żeby ona nie jechała. Ja mówię, słuchaj, ty jesteś stara, chciałaś dołączyć ze sobą porażkę, upadłaś, słaba. Ty tam na wsi, to jak upadniesz, to tam nie ma karetki pogotowia. To lepiej, żeby tu była, bo mi ona tu nie przeszkadza. Za mieszkanie niech trochę dopłaci. Symbolicznie zresztą. No i tego. Ale ona tu robi z siebie, wiesz. Tu
jedną F-kę spuszczała, wypuszczała, żeby dać do zrozumienia, że ona tam na dole otwiera, że ona tu ma cały ogródek, że ten dom to jest jej. No ma pierdolnięty mózg po prostu, wiesz. Podczas gdy powinna być pokorna, powinna być skromna i się słuchać, a nie sprowadzać jakieś wielkie baby o wysokości 2 metrów, z którymi ja akurat byłam pokłócona z tą F-ką. Ja mówię... Eska jest dobra, ale wiesz. Ona lubi sprzątać, to Jankowi Witkowi wiadro na śmieci wyrzuciła, a Janek Witek mówi, kurwa jej mać, przychodzi do domu i się nie pyta i wynosi śmietnik. No i niech to będzie najbrzydsze, niech to będzie najgorsze, ale to jest moje. I ona zrozumiała, ale ten charakter ma i ona ciągle sprząta. Poszła do Kryśki, tam u tej Joanny poszła, ta Litka mówi, że słuchaj, ona zaczęła u tej Joanny sprzątać, już ona ma czysto. Ciężko sobie z tym poradzić. Wszędzie zaczęła sprzątać. I pojechała, wiesz gdzie? Do Londynu. No bo ludzie ją zaprosili, ci starzy jej znajomi, kupili jej bilet, bo ona w ogrodzie, proszę ciebie, robi porządki. W ogrodzie ją znają, pamiętają jako bardzo sumienną, pracowitą czyścioczkę. Także ty, gdybyś jak chciał do tego Londynu, to byś z nią mieć te kontakty. Nie, ja żartuję, ona będzie uciekała. Ale wiesz, ona na tyle dobrze, że ona jak w ogrodzie siedzi w jednym domu, to ona nie wychodzi na zewnątrz, bo wiesz co tam w tym Londynie. Teraz tych Polaków nie lubią. Szczegóły na stronie www. Książka historyczna .pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowy Centrum Kultury. Autopromocja. Osoby, która znała ojca Tadeusza Wynorowicza. Mam przed sobą książeczkę. Ale wiesz, jest 14. Ludzie są głupi, agresywni, zarozumiali i to wyłazi, Wiesiu. O tym, ja po co tutaj mówię o tej Lidce Lipskiej, jako o edukacyjnym przykładzie, że takich ludzi, wariatek szlachcianek Saskiej Kępy jest pełno. To było święto francuskie, ja tu chodziłam, film robiłam, nie państwo zobaczą. Ta baba chodzi bez kolejki, bo tu są kubeczki z winem. Ta baba chodzi bez kolejki, dlaczego? No bo ona jest szlachcianką Saskiej Kępy, ona jest warszawianką, a tu motłoch przyjechał, ona jest najważniejsza i jej się należy bez kolejki. Rozumiesz? I ta Lipska też. Tak samo. Wszędzie wejdzie, ja mówię, idiotko, wejdziesz do tego ogólnika, tylko wcześniej wejdź, bo jak już ludzie siedzą, to gdzie cię wpuszczą? Przecież nie mogą cię wpuścić, będziesz stała, bo ty jesteś... Bo ty... Słuchaj, jak był film Festiwal LGBT w Kinotece, to ona przesiadła się z 4. rzędu, to była nieduża sala kinowa, na 1. rząd. Na 1. rzędzie siedział Legierski. I obok niego było zajęty fotel przez jego... W Warszawie zorganizowano w 30. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Tak, tak. Ogłosił pierwszego argentyńskiego świętego. A nie, to odwrotnie. Ona na jednym z miejsc położyła kurtkę swoją. I tam Legierski przyszedł z górnego rzędu i chciał tu usiąść. Nawet niech pan usiąść, bo i to tam wyszedł pod ten cel. Jak ona zaczęła się wykłócać, ona jest niepełnosprawna. Ja wiesz, jak facet usiadł i teraz ty sobie siedź. Ty na korytarzu jak siedziałeś, ciebie nie interesuje. LGBT, to siedź na korytarzu. I ten, słuchaj, siedział Legierski, z nią się kłócił jakiś czas. Beatyfikował go, a dziś ogłosił. A ja mówię, wiesz ty, z kim ty się kłóciłaś? A że nie ma kultury, a że nie ma obycia. Ja mówię, kłóciłaś się z przyszłym, ewentualnym prezydentem Warszawy. Bo on miał zostać prezydentem
Warszawy i nie został. Z nami i kobietami modlili się, dopóki nie zwycięży Boże miłosierdzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tak zwane plan Morawieckiego zakłada między innymi wykorzystanie oszczędności Polaków na cele inwestycyjne. Politycy myślą o tym, jak nas zachęcić do odkładania na przyszłość. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że im większa skłonność obywateli do oszczędzania, tym lepiej dla gospodarki państwa. Ważne jest to, czy pieniądze odkładane przez gospodarstwo domowe w jakiś sposób pracują, bo jeżeli gospodarstwo domowe odkłada oszczędności do przysłowiowej skarpety, to one oczywiście nie przynoszą żadnych efektów. Dlatego właśnie inwestowanie tych oszczędności, które na przykład zaniesione do banku, mogą być dalej przekazywane poprzez kredyt na różnego rodzaju przedsięwzięcia, na przykład po stronie przedsiębiorstw, bo to jest właśnie ta wartość dodana, która powoduje, że gospodarka się rozwija. Suma oszczędności, czyli aktywa gospodarstwa. Teraz jest, proszę państwa, linia myśli. W kwartału tego roku wyniosły 1 686 000 000 zł. Około 1000 osób napisało w Katowicach ogólnopolskie dyktando. Tekst wielkiej narodowej klasówki przygotował językoznawca profesor Andrzej Markowski. To jest nie ekstra, lecz i niemarny wideoblog quasi kulinarny. Atrakcji będzie co niemiara, coach, kucharz o nie się postara. Wkrótce założę też fanpage'a, lecz nie hejtujcie, to nic nie da. Przepisy będą multikulti, nienadaremnie byłem wszędzie, jak stąd do tamtąd, wszechświatowo, nawet coś z Matrixa będzie. Od mini menu wprost z Hogwartu. Trudny, prawda? Tegorocznego mistrza polskiej ortografii mamy poznać za godzinę. Prognoza pogody. Deszczowo w Wielkopolsce i Małopolsce, na ziemi lubuskiej i łódzkiej oraz na Śląsku. Niedziela słoneczna na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Na termometrach od 5 stopni w Krakowie do 10 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Zamki, i ona wszystko jest. No to wtedy będziesz mógł zejść. Ale to wiesz, ona nic, nie tylko Wojtuiku, Czaczek śpi czasem i wiesz, jak nie ma nikogo u szkody przedne, no to jak ktoś senny, niech sobie śpi. Sama niech. Ten chłopczyk tu stał i tego i każdy skorzystał. A co ona wypowiedziała, to mało to znaczy. Ona by tylko nie pozwoliła sobie w tym czasie, jak ona śpi. No. No to więc nie mówię, tak to by ona była, wiesz, wściekła, niepocieszona, bo ona jest zarozumiała i z tego powodu byłby problem, ale tu przecież się nic się nie wciska. Jak już dany jej jest kon, to nie śmieci. Ona tu już robiła z siebie już siostrę Janka Witka, już moją siostrą była. Ja mówię, od kiedy taka moja siostra byłaby roztyła? Moje siostry to nie były takie grubasy. Chyba, że byłby wyjątek. Ale to nie wszystko. Ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję. Tylko pozbieraj tam wiesiu, wiesz, jak to. No. Już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność jajkowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Reklamować rzecznicy. 7 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Katarzyna Jagiełło, gromki, witam serdecznie. W piątek była 90. rocznica wydania pierwszej książki o Kubuszu Puchatku i tam taki cytat był: pszczoły bzykają podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Ja myślę, że pszczoły bzykają na wszelkie okoliczności. Nie zawsze podejrzliwie, dość często bzykają po prostu, kiedy są zadowolone. Ale to prawda, pszczoły i wytrawni pszczelarze i także
Amatorzy są w stanie, gdy spędzą nieco więcej czasu z pszczołami, wyczuć, w jakim nastroju wyczuć pszczoły. To jest niesamowite. Jest nastrój wzyczenia? Jest nastrój wzyczenia. Zmienia się częstotliwość, zmienia się... można naprawdę wyczuć, czy pszczoły są poddenerwowane, czy są zadowolone. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystko. Pszczoły to są niewiarygodne stworzenia i każdego roku, kiedy organizujemy jako Greenpeace akcję adoptujpszczołę.pl, do której z odwiedzenia strony serdecznie zachęcam, dowiadujemy się od ludzi, którzy się z nami kontaktują, jak na wszelkie sposoby starają się pomagać pszczołom i jak bardzo są chłonni wiedzy o pszczołach, także na przykład taka wiadomość, że pszczoły przekazują sobie informacje o tym, gdzie jest dobre jedzenie, tańcem i nawet nagrodzono jednego z naukowców Nagrodą Nobla za to, że opracował taki wzór, schemat pszczołego tańca. Tych fascynujących wiadomości o pszczołach jest naprawdę wiele i mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby o nich dowiadywać się jak najwięcej, mimo tego, że dzieje im się coraz gorzej. Gorzej, tak. Widziałem na Facebooku takie zdjęcie, pszczółka uśmiechnięta, narysowana i mówi, jak my odejdziemy, to zabieramy was ze sobą. No tak, to jest smutna prawda, że pszczoły są wyznacznikiem tego, co się dzieje w środowisku i też... Einstein powiedział chyba tam, że jak pszczoły wyginą, to jeden sezon i ludzie zaraz za nimi pójdą. Tutaj trwa cały czas dyskusja, jak w... Najgorsze wiecie, że ty ten obiad straciłeś dzisiaj. Zdjęcie pszczół na nas, na nasz gatunek, na pewno byłoby to katastrofalne doświadczenie. Pszczoły odpowiadają za produkcję naszego jedzenia, w sensie takim, że większość roślin... No więc widzisz, no. ...żeby dać dobre, zdrowe, pełnowartościowe owoce, warzywa, które mamy w Europie, zależą od... Tak. No, są wysiewane z nasion. Nasiona, żeby mogły powstać, muszą zostać... Wcześniej musi dojść do zapylania. Także kwiaty. I to te miodne, o których wszyscy właśnie wiemy, dzięki m.in. Kubusiowi Puchatkowi, ale także dziko żyjące pszczoły, których w Polsce mamy 470 gatunków, są dla nas niezwykle ważne. One są ważne dla... Także dlatego, że są takim spoiwem ekosystemu. W naszej akcji adoptujpszczoły.pl pomagamy nie tylko pszczołom miodnym, ale także tym dziko żyjącym, które nie tworzą roli, nie tworzą wielkich rodzin, nie wytwarzają miodu, ale właśnie zajmują się bardzo skutecznie tym, co dla nas najważniejsze, czyli zapylanie. Właśnie, bo tych pszczół coraz więcej, to głównie się mówi bardzo dobrze, bo ponad na chwilę już efekty przemysłowienia to jest taki, że pszczół nie ma i Chińczycy z pęzerkami sami chodzą po ogrodach. Przede wszystkim ekonomia jest pojęciem szerszym niż ekonomia współdzielenia. Współdzielenie zasadniczo skupia się mam nadzieję, że będziemy w stanie się na współdzielaniu zasobów, szczególnie fizycznych zasobów, a ekonomia współpracy dotyczy w ogóle szerzej może być tak, takiej zmiany systemu organizacji, dystrybucji, w tej chwili, kierunku rozproszonych sieci, jednak połączonych ze sobą społeczności jednostek i to umożliwia bardzo dużą efektywną efektywność, o czym często mówimy. I oczywiście ekonomia współdzielenia jest częścią ekonomii współpracy, ale mamy też do czynienia z takimi samymi mechanizmami chociażby w produkcji, chociażby w nauce, chociażby w finansach i w innych dziedzinach. I też myślę, że szerzej ekonomia współpracy jest taką filozofią, kulturą organizacyjną, która się wiąże z tymi właśnie wszystkimi nowymi modelami. Zakaz został, ja zapraszam naszych słuchaczy na Facebooka, facebook.com/toke.fm. Jest wątek poświęcony naszej audycji. A co na tym wątku? Nie wiem, nie wiem, a to? Nie, ty śpi, tam nie przejmuj się. Ja mogę przyjść, jej jeszcze nie będzie, mogę wcześniej przyjść, mogę później. Tylko pewnie nie wie, że jest to ekonomia współpracy. To powiedz mi od razu, jakie to są usługi w internecie, które możemy nazwać usługami ekonomii współpracy. Na skutek zatrucia właśnie pestycydem, po budowaniu hoteli dla stworzyliśmy też szereg badań naukowych. Wydaliśmy raport, który podsumował wartość zadania w Polsce na ponad 4 miliardy złotych. Czy były to też w tym roku, edukacja, to, czyli tak zwane MOKI, akcja dotyczyła, postanowiliśmy oświęcić ją challenge'em. Czy to są tak zwane webinary albo webinaria, tak? Społecznych portali, to chodzi o takie platformy
na przykład Khan Academy, gdzie po prostu produkuje się jakiś content i później z tego contentu może wiele osób korzystać. Tak? Najczęściej bezpłatnie albo za znacznie mniejszą opłatą niż ma to miejsce w normalnych studiach, szczególnie przez Stany Zjednoczone czy na prywatnych uczelniach. Mamy też kwestie związane z całą pracą na takiej platformie jak Wszystko się wyczuwa. Ile pan zarobił?
Bardzo dobre pytanie. Czy to jest pytanie, albo też o tym dzieciaki uczestniczą w naszych dorosłych rozmowach, że wiedzą, że pieniądze są czymś istotnym w życiu. Sami te pieniądze powodują, że tata musi wyjechać na przykład do Irlandii, mieszka w Dublinie, to po wysiłku od moich służebników. I przez to, że zarabia pieniądze właśnie, siedzi daleko od dziecka, które mnie dotyczy. Nie pamiętam, czy ja jako smartka rozmawiam o pieniądzach. Chyba nie, bo też mi nie za bardzo można było coś w stanie kupić. Ale w dalszych czasach to jest bardzo normalne ten dziecko. Rozmawiajmy jeszcze o czasie. Tak miał się mniej więcej jakieś 20 lat, którego skazetkę kończy Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego koledzy chcą być sejmowymi reporterami, dziennikarzami śledczymi, chcą prowadzić bardzo poważne publicystyczne programy w telewizji, a Grzegorz Kazetkę postanawia, że nie pójdzie tą drogą i nie zostanie pisarzem literatury dziecięcej. Co się bierze w wieku takiej lub ścieżki kariery? Ja wybrałem dziennikarstwo, dlatego że wiązałem swoje życie z pisaniem. Uznałem, że dziennikarstwo jest takim etapem do tego, żeby być profesjonalnym pisarzem. Oczywiście brałem pod uwagę mieszkańców Białymstoku, uczestniczyłem w liceum, nie brałem pod uwagę, że mogę być autorem pisany na dzieci. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego normalnego młodego chłopaka, który chciał być Majko pisarzem. Do świeczyka trafiłem jeszcze na studia, tak naprawdę. To był początek lat 90., początek dziwnych takich szybkich waszych karier w Polsce. Pierwszy był bardzo znanym, ale umierającym wówczas pisem, który nie miał się odnaleźć na nowym rynku wydawniczym, na którym nie zaistniały Kaszory Donaldy, te wszystkie pisma, które do tej pory funkcjonowały i trochę obmurzają nasze dzieciaki. Wydawca planował tak naprawdę zamknięcie tego pisma. Ale gdybym podpowiedział, że może warto byłoby dać pismo do ręki gimniarzom, tak na samym pewno określano, studentom dziennikarstwa. I rzeczywiście to było dla 20 stan nagle naczelnym. I to spowodowało, że moje studia bardzo się wydłużyły i ja miałem możliwe ciekawsze rzeczy studiowania wówczas na głowie. Dość szybko też doczekałem się dziecka i szczerze mówiąc, to był chyba najważniejszy moment w moim rozwoju pisarza, ponieważ w momencie, gdy urodził się mój syn Kasper, ja nagle zrozumiałem, że literatura dla dzieci, którą zacząłem czytać dla medycyna, może być literaturą przez wielki L i że warto się temu poświęcić. Ja rozumiem, że zaczął pan pisać książki dla dzieci, dlatego że rynek nie oferował niczego dla pańskiego syna. Zauważyłem, że mężczyźni nie na troszkę inaczej chcą na dzieci. Nie na czym to polega. Te nasze książki rzeczywiście to nie są książki o motylkach i o kwiatkach. Sam szacunek dla kobiet piszące, bo nasze książki to będą o kwiatkach i o motylkach, ale ja rozumiem, że w przypadku tego zauważyłem, że gdy pojawiałem się na spotkaniach autorskich w bibliotekach czy w szkołach, czasami miałem przyrusza na dzień dobry od dzieci, zatem jestem mężczyzna. Wiesz, na posiedzie pracuję daleko, na przykład Dublinie, a w szkołach, czy w szkołach są fajne, to każdy mężczyzna jest na wadę złote. Ja miałem wrażenie, że moje książki i ja jako autor jestem odbierany czasami aż w sposób przesadny, sympatyczny, dlatego, że po prostu jestem mężczyzną, czyli żadna moja zasługa, tak? Układ chromosomów tak zdecydował. Ale pisałem tak naprawdę na samym początku opowiadania, które miały być drukowane w piśmie świerszych. Potem zebrałem, poprawiłem, zebrałem i wydałem jako książkę Kasper Jada, moją pierwszą coś dla dzieci, książka mojej sąsiu. I ta książka ku mojemu zaskoczeniu zdobyła masę rozmiarów. Pierwsza książka mnie wciągnęła w ten rynek, zacząłem go poznawać i zainteresowałem się bardziej. A pierwsza książka powstała po to, żeby zrobić przyjemność mojemu synowi, żeby z niego uczynić bohatera książek. W zasadzie ja pisałem wszystko zawdzięczam mojemu małemu synkowi, a nie jest jedynie jego lepą. No właśnie, a w tych książek, tego co możemy się uczyć, jest to około 40, czyli będzie, proszę powiedzieć, jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu na tak bardzo wymagającym rynku, jakim jest rynek literatury dla dzieci? Bo dzieci to wiadomo bardzo wymagający. To na początku bardzo wymaga taka nieświadomość tego, czym się zajmujemy. Nie chcę osobiście żarów obowiązku zapisania książki, które zaskoczyły wszystkich. Chciałem zapytać książkę, którą jestem wypoczątek. To była bardzo dobrze, jest tak naprawdę trochę zawęzić sobie horyzont na samym początku, jakby horyzont odbioru naszego dzieła, żeby byli przytłoczonym tym, co ewentualnie może nastąpić po sukcesie książki, albo po jej spektakularnej klęsce, bo i to wywołuje jakieś dobre perkusje w naszym życiu. Po drugie, zauważono paru rzeczy, ale też sprawdza, no, czy jest, to się zabędzą. Pisząc książki dla dzieci, sam mówiąc bardziej myślę o polecanych dorosłych i siebie. Czemu ludzie nie lubią mrozu? Zaganiony mama, czy będzie pan nie chciał zająć czasu, aby poczekać ten mrozu? Nie, tam silnego to nie było, ale było. Książka dla dzieci jest taka strona, że nie ludzi dorosłego, przeciwnie, że go wciąga, to zainteresowanie osoby dorosłych w naturalny sposób przelewa się na rozwój swojego dziecka. Nie jest to, że pisząc dla dzieci, nie myślą o dzieciach, myślą o dużych rzeczach.
jest gwarancją dla ludzi. Idziemy do księgarni, żeby kupić fragment w postaci książki. Zaraz się jeszcze stawiać prawagantem. To nie jest prawagantem. Powracająca moda, mam nadzieję. Całe kursy są tym, że dla dzieci. Wydaje mi się, że właściwie wszyscy piszą książki, a już na pewno wszyscy piszą książki dla dzieci. Jak odróżnić dobrą literaturę dziecięcą? Musi ten telefon trzymać blisko na tytku. Nie tam kieszeni, bo ty nic straci. On głośno dzwoni, a ty nie słyszysz. Znamy nazwiska autorów, a jednak niektóre są... Dzwonił, ja dwa razy dzwoniłam długo. Długo. Ja mówię, Wiesio wypił piwo i już nie słyszy. Już pan nie odzywa się i zaraz sekretarka się włączy. Jak się nie odzywa, musi odezwać. A ten kurczaczek potrafi jeździć od pętli do pętli. Nawet jak biletu nie ma, bo potrafi jeździć. A mój on jeszcze musi pojechać do tamtej pętli i z powrotem. Najmądrzejszy dziecko na świecie. Ale bardzo dużo też na ekonomii współpracy, to już wiemy, jak jest jeszcze do niemądra. Ja mówię w nocy, że ciebie okradną jeszcze w nocy. Jeszcze pogniją, napadną. Biuro detektywistyczne Lasse i Maja. Lasse i Maja. Świetna seria szwedzka. Ja pamiętam, że przyszedłem w blogu. Po drugie, nie popadajmy w taką potrzebę od razu edukacji literackiej. Jeżeli nasza książka ulubiona dzieciństwa naszym dziecku się podoba, to się nie przyjmuj, bo być może to dziecko po prostu wcześniej dorosło, a może ta książka się zestarzała i zostanie na zawsze w pomocy naszym miłym wspomnieniom. Dobrze jest wybrać, jeżeli akurat mieszkamy w miejscowości, mieście, w którym takie księgarnie małe są, to dobrze jest wybrać się do małej księgarni, ponieważ tam pracują osoby, które dokonują jednak każdego tygodnia selekcji książek pośród wielu ofert, które do ponadto ja zauważyłem też ostatnimi czasy, że jednak tak blogosfera się bardzo rozwijała. Ale jednocześnie jest nowość związana z technologią. Blogi o książkach dla dzieci znajdziemy kilkadziesiąt. I to są często rzeczy bardzo interesujące, takie wskazujące wartościowe dzieła. Także tych możliwości wyboru jest sporo. Ale najważniejsze jest to, żeby dziecko znało. Nie musimy dziecko iść do księgarni. Możemy zwrócić się do biblioteki, gdzie jego rozpocznie trafiona decyzja nie będzie nigdy was po kieszeni. Że książka temu mi się podoba, potem okaże się, że nie chce jej słuchać. No ale wtedy książkę zwróciłem do tych ludzi, że lubią książkę. To jest taka dobra metoda. Mam wybór książki dla dzieci, dlatego że trwa ogólnopolska dyskusja nad bardzo niskim stanem czytelnictwa w naszym kraju. Jak sprawić, żeby dziecko sięgnęło po książkę? Jak przekonać malucha, że książka jest fajniejsza, ciekawsza, bardziej wartościowa niż tablet, telewizor, komputer, PlayStation? No na pewno nie możemy ponieść tego błędu. Nie możemy robić tego. Przeciwstawianie książce, tabletu, PlayStation, telewizor. Ponieważ jeżeli powiedzie, odłóż tę książkę, odłóż to PlayStation, lepiej byłbyś to było. To naturalny sposób dziecko czuje sympatię do właśnie odebranego przedmiotu uprzejmości. A książka staje się narzędziem do myślę, że dobrze zrozumiałe dziecko powinno być miejsce na wszystko. I na książkę, i na PlayStation, i na ale to jest prawdziwy sport, a nie ten ciekawi po urządzeniu, które manipuluje różnymi postaciami na ekranie. Mam wrażenie, że te upolowania na stan czynnictwa, to jest upolowanie stanu czynnictwa dorosłych w Polsce, ponieważ dzieci czytają czterokrotnie więcej niż my dorosli Polacy. Także problemem jest nie ten ich dzieci, bo one do pewnego momentu na dziś wyczerpego według wnioski analizują rynek do inwestycji życia, one czytają jeszcze jak miarę. Potem w gimnazjum następuje to odejście od książek. To pytanie, czy to jest kwestie rozwojowe, oczywiście hormony powodują, że i ten nie podaje jedną całość. Czy po prostu są przeładowane ich programy szkolne? Czy może jakieś inne rzeczniki decydują, że rzeczywiście jakie to roczenia, ale rzeczywiście odchodzą. No to też kolejne jak tam było robione badania. Dzieci z rodzin, które czytają, zazwyczaj do czytania jednak wracają. Także nie wiadomo, że dzieci nie czytają ciągle, tylko my dorośli zaczynamy je czytać, ponieważ nie ma lepszego przykładu, jak dorosły czytający w domu. Człowieka nauczy się tak proste rzeczy. Włączenie telewizora, jeżeli nie ogląda. Jeżeli coś miga w pokoju nieustannie, to trudno się skupić nad tekstem, który mamy przeczytać. A jeżeli już obejrzyliśmy te nasze ukochane wiadomości, to je wyłączmy i potem zajmiemy się na przeczytaniu książek. Dziecko to zarejestruje w taki inny sposób, nawet jeżeli nam się udaje, nas nie obserwuje, to dziecko cały czas wie, co my robimy. I taki przykład czytającego dorosłego, wydaje mi się, jest wszystkim najistotniejszy. Jedna z pana książek, co to znaczy, trafiła do kanonu lektur.
Jakie to jest uczucie, jak staje się już człowiek klasykiem? Czy nie ma pan takiej obawy, że jak już właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że jeśli ktoś komuś coś każe, to naturalną obroną organizmu jest negacja tego. I jak trzeba będzie czytać kadekce, to właśnie nie będę. Tak, i muszę powiedzieć, że to jest też przerażające. Kiedyś myślałem, że czymś takim można się wyłącznie cieszyć, ale parę naście miesięcy temu nas podmiotów do tego, żeby działało jakoś na swoim porządku zrobienia. Kiedyś na jakiego chodzi o proszę pana, dostałem pana pałę. No i ugiłem się w kolanach, bo zrozumiałem, że on na mnie patrzy jak kolejne narzędzi kalizy. A z drugiej strony mam świadomość tego, że ja po prostu nie jestem takim kanonie uzupełniającym. To, że jestem po prostu wybierany przez takich fajnych, energicznych nauczycieli, którzy sobie sami komponują swojego ze mną jak nauczania. Prawda mówiąc, że wierzę, że ich inteligencje i sposoby prowadzenia atrakcyjne na lekcji, ponieważ ja się z takimi nauczycielami na co dzień spotykam. Wierzę, że spotkają te wszystkie zazwyczaj trafiam na bibliotekarzy i nauczycieli najaktywniejszych. Nie na taką całą szarą masę, których nic nie chcę. Na tych najaktywniejszych, aktywnych. I jestem przekonany, że te osoby, które kształtują po swojemu programy szkolnicze swoich klas, to są ci aktywni, fajni, pełni pomysłów nauczyciele. Także moja jest intencja, że rzeczywiście nie dochodzą dzieciom mego nazwiska. No on, ja też pojawiam się w podręcznikach szkolnych, też mam tego świadomość, że na iluś tam dzieci jestem po prostu panem z podręcznika. Przeglądam sobie elementy, które ja się uczyłem. I chyba to jest zabawne, że każdego mnie się gola, że jednak nie widzę w sobie tych a na tych dzieci rzeczywiście będę taką postacią wszystkiego dzieciństwa, która zawsze była. Dzieci rosną, pański synka, który jest już młodym mężczyzną, i tutaj muszę powiedzieć takie pytanie skierowane zazwyczaj do pisarzy literatury dziecięcej. Czy kolejna książka będzie książką dla dorosłych? Gdy miałem 18-17 lat i debiutowałem pierwszymi opowiadaniami fantastycznymi, typie fantastyka, mam w ogóle nie brałem pod uwagę, że będę pisał tylko dziecięce niż książki dla dorosłych. Potem odłożyłem to na wydawało mi się kilka lat, ale odkładam się na przykład książki dla dorosłych po 20, prawie 4 lat. I chyba wreszcie, że oczywiście trzeba się zmierzyć z tym pragnieniem z nastoletnich lat. Ja jestem dość w trudnej sytuacji, bo wydaje mi się, że wpadłem w pewnego rodzaju pułapkę. Przez to, że stałem się autorem miar popularnym, autorem książek dla dzieci, to nie ma możliwości, że ja, Grzegorz Kazdecki, autor książek dla dzieci, będę tak szczególnie mocno wzięty pod włos przez recenzentów, gdy mi chodzi o książkę dla dorosłych. Trzymamy kciuki, czekamy na książkę. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audycji Dłużej. Rzeczywiście ludzie zapraszają się przez reputację, przez dźwięk rekomendacji. Są bardzo jasne reguły gry. One jeszcze do tej pory nie były takie obowiązkowe, w planie online'owe nie były jeszcze cyfrowe. Natomiast to, co było bardzo istotne, że był bardzo jasny mechanizm dziękowania pasażerom na GAP-u. Jeżeli ktoś nadużywał zaufania, jeżeli ktoś nie dawał wkładu, jeżeli ktoś nie chciał skorzystać, oni z siebie nie dać do takiego sobie po prostu dziękujemy. Także tego typu programie wykluczona z tej społeczności, która korzysta z takich miejsc, że jest ciekawe, może nawet. No ja bym też chętnie nigdzie nie wychodziła.